Właśnie z pierzastej chmurki jakiś anioł zbiega i obiegłszy dziedziniec, w bramy nieba wbiega. Dawno nieba nie widział, bo na ziemi w mieście kończył kontrolę, końca doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie nieba ściany sławne, chciałby obejrzeć jako swe znajome dawne. Nic z tego, ciemno wokół, światła wygaszone. Cóż się tu wydarzyło? Niebo wyłączone? Dłoń przed siebie wyciąga, ciemność wkoło maca i choć wzrok wciąż wytęża, daremna tu praca. Kogo mi poprowadzi? Pokaż się, złodzieju. Piękne tu powitania, panie dobrodzieju. Nowe tu jakieś macie dzikie obyczaje. Ciemno i wyzywają, nieba nie poznają. Różni się tutaj kręcą, spytać nie zawadzi. To nieba pcha się wielu, skąd droga prowadzi? Na ziemi pracowałem i po latach wielu wracam wreszcie do nieba, drogi przyjacielu. Fiu, stopień twój wysoki. Niemały, kolego. Widać, ważny on jakiś. Trzeba zważać na niego. Czemuż to żadna gwiazda na niebie nie świeci, a kometa do żłobu po niebie nie leci? Nic dziś w niebie nie działa. Blackout mamy, panie! Blackout? Jaki blackout? Cóż to za bajanie? Coś się źle porobiło. Oszczędności mamy. I według nowych zasad od wczoraj działamy. Znowu coś wymyślili. Znów wybryki nowe. Czy ktoś tutaj oszalał? Ktoś upadł na głowę? Niebo całe wygaszać zaraz przed świętami. Coś się w niebie dziwnego dzieje z aniołami. Czemu bez skrzydeł chodzisz i bez aureoli? Nie wyglądasz jak anioł. Kto na to pozwolił? Aureole oddane. W leasing wzięte były. Spłaty rat i kredytów niebo pogrążyły. Rzecz to niesłychana. Skrzydła też oddane? Potrzebna była kasa, więc skrzydła sprzedane. Bo groźby licytacji komornik dał nową. Niebo chyba straciło płynność finansową. Mieliśmy mieć fundusze. Miały być dopłaty. Dopłat jednak nie mamy. Pozostały raty. Kredyt na niebo brali. Nowe to maniery. Co tam trzymasz w ręce? Cóż to za papiery? To rzeczy do zrobienia, codzienne sprawunki. Poczta dzisiaj też przyszła. To chyba rachunki. Tyle zer przed przecinkiem? To kwoty szalone. To nieprawdopodobne. Pewnie pomylone. Wszystko tak podrożało? Straszna ta różnica. I nikt nie wie dlaczego. Wielka tajemnica. Choć miało być tak pięknie, to dziś z konieczności w niebie mamy ten blackout i te oszczędności.
raz kryzys wielki. Wiele lat minęło i podobnie wszystko się wtedy zaczęło. Żyją jeszcze anioły. Nie jeden pamięta tamten czas wigilijny i chudziutkie święta. Gwiazda wtedy zamarzła, królowie zbłądzili, a pasterze na polach bałwany lepili. Pamiętam dary królów tajemnie przepadły. Wszystkim potem wmawiano, że diabły je skradły. Józef świętą rodzinę, nie mówiąc nikomu, do ciepłego Egiptu wywiózł pokryjomu. Pamiętam, jak wczoraj. Czas to był ciekawy. Zabrakło jednak śmiechu, zabrakło zabawy. Drożyzna, inflacja, aniele mój miły. Diabły pod kotłami opony paliły. Coś się chyba, aniele, pomieszało w głowie. No już, bez nerwów. Spokojnie, panowie. Ja wspominam tylko, mówię wam, jak było. Smutno, ciemno i zimno. Nic się nie zmieniło. Wszystko dzisiaj jak dawniej. Wszystko. Nic nowego. Historia nas nie uczy, mój dobry kolego. Oliwny kaganek, no, lampa naftowa. Blask bijący z pieca i świeca woskowa. Mój Boże, były czasy. Lira, skrzydła, chmura. A teraz? iPhonik, a w zestawie wypasiona fura. Niebo do wynajęcia. Ach, te wasze postępy na wiele się zdały. Czegoś takiego nigdy nieba nie widziały. Czasów takich dożyłem. Ciemno, zimno wszędzie. Skandal to niebywały. Co z świętami będzie? Diabla to jest, mówiłem. Diabla to jest sztuka. I innego winnego nie trzeba tu szukać. Co? Diabła? Co za kłamstwo? Wasza to jest wina. Szukanie innych winnych to po prostu kpina. Lat tych ostatnich kilka, wasza to robota. Za to teraz ogonem odwracacie kota. Wszystko jest doskonałe, nikt z was nie jest winien. Wszystko jest takie piękno, a niebo w ruinie. Ta technika cyfrowa, technologia cała, a potem pstryk, tylko jeden. I niebo nie działa. Powtarzam więc, tradycja to symbol jest nieba i żadnych technologii niebu nie potrzeba. Niech się ani nie piekli. Na cóż teraz nerwy? Będzie prąd, będą grzali, to są tylko przerwy. Tylko przerwy. Mój Boże, wszystko na mej głowie. Będziesz miał niezłą przerwę, gdy sam szef się dowie. Po co samego szefa niepokoić teraz? Sami coś poradzimy. Po co ten abat? O nie, nie, kochany, zbyt daleko daszmy sprawy. Cóż to? Strach cię obleciał? Masz jakieś obawy? Wszystko to podejrzane. Widocznie mnie zbywa. Czemu nagle zamilkłeś? Czyżbyś coś ukrywał? Dosyć już teraz pytań. Nic więcej nie powiem. Proszę je przesłać pismem. Znajdę czas. Odpowiem. W niebie się pozmieniało od wyjazdu mego. Zaszły tu rewolucje. Z dobrego na złego. Niebo z widokiem na raj.
by na dostawy ciepła kontrakty zerwano. Więc mówisz, grzać przestali? Cóż to znaczy? Niech mi to tak po prostu ktoś tu wytłumaczy. Sprawa ta się wydaje niesłychanie brudną. Rzecz ta sięga głęboko. Mówić mi jest trudno. Że głęboko powiadasz? Jak głęboko? Zdradź mnie. Sprawa ta jest głęboka. W piekle leży na dnie. A cóż to za gadki? Chłopie, mówże jaśniej. Przestań politykować, po ludzku wyjaśnij. Były jakieś przekręty. Kontrakty szemrane. I takie rzeczy w niebie, to wprost niesłychane. Sprawa ta mętna była. I się okazało, że to ciepło do nieba piekło dostarczało. Z ważnych osobistości nie ma tu żadnego? Żadnego archanioła? Żadnego świętego? Święty Piotr jest na rybach. Nigdy nie ukrywał, że ma duszę rybaka, którym dawniej bywał. Święty Piotr na urlopie. A gdzie archanioły? Żadnej persony ważnej? Wokół mnie matoły. Coś tam archanioł Gabriel z pocztą kombinuje. Gdzieś tam archanioł Michał pisma podpisuje. Bo to jest nowość w niebie, taka modna wada. Wszyscy rządzą, za błędy nikt nie odpowiada. Rzeczywistość taka teraz zwykła w niebie, anioł się przyzwyczai, każdy dba o siebie. Co tutaj się wyprawia? Źle się w niebie dzieje. Znowu się pokłócili. Chyba oszaleję. Popatrzcie tylko wokół. Nic nie działa w niebie. Nikt tu się nie przejmuje. Każdy dba o siebie. Ej, kochane anioły, w tym problemu sedno mamy wiele poglądów. Niebo tylko jedno. Mundialu nie będzie.
dawać tu olej do lamp. Świec kilka tysięcy. To powinno dać światła na wiele miesięcy. Światło mieć już będziemy. Jak zaś ogrzać niebo? Wszystko jest do zrobienia, anielski kolego. Koksowniki w alejach rozpalić potrzeba. Raju to tu nie będzie, lecz nie zmarzną nieba. Sposób to jest śmierdzący. Potępienia go. Sposób może śmierdzący, jednak niezawodny. Rady innej nie mamy. Grzać niebo musimy. I lepszego sposobu już nie wymyślimy. Rak prądu, rak wody. Prądu pompy potrzebują. Rzecz tę survivalowe księgi opisują. Damy sobie radę. Zbierać chmury będziemy i w taki prosty sposób wodę zdobędziemy. Mamy wodę i światło, no i ogrzewanie. Można będzie rozpocząć wreszcie świętowanie. Może będzie i biedniej, zimniej będzie może, ale za to świętować nie będziemy gorzej. Wszystko będzie znów dobrze. Gorsze czasy były. Ducha świąt w nas, aniołach, jednak nie zabiły. Jakże to tak bez skrzydeł i bez aureoli? Jakże to tak zwiastować? Nie wyczuję roli. Są podobno gdzieś w niebie skrzydełka schowane, co upadłym aniołom były odebrane. Lucyferowe skrzydła? W plotki nie uwierzę, póki ich nie zobaczę i sam nie przymierzę. Znają już historię takich, dotąd nie wierzyli i wszystkiemu przeczyli, aż nie zobaczyli. Niechże anioł da spokój. Znowu między nami nowe kłótnie i sprzeczki. Lecz co ze świętami? Wszelkie spory zagasić. Radzić teraz trzeba. Znaleźć musimy sposób, by działały nieba. I tylko raz to powiem. Niech każdy pamięta, co by się dziać nie miało, święta to rzecz święta. Ale trąby anielskie komornik też zabrał. Jak mam trąbić bez trąby? Tak bym pięknie zagrał. Mam u siebie fuzonik. Coś tam trochę grałem, nie mówiłem nikomu. Chwalić się nie chciałem. Skoro mamy instrument, to na co czekamy? Szukać królów, pasterzy, święta zaczynamy. To tylko przedstawienie. Rola odegrana, światło zgaśnie za chwilę, wszystko spakowane. Zaraz to posprzątamy, sprzęty wyłączymy. Szybko się pożegnamy. Do domu wrócimy. Jasełka zakończone. Magia się rozpłynie. I cała ich niezwykłość w codzienności minie. Trochę się pośmialiśmy. Ta część już za nami. I znów jesteśmy sobą. Lecz teraz pytamy, czy w natłoku spraw tylu ktoś jeszcze pamięta? Po co tak świętujemy? Dla kogo te święta? Bo czy dobra nowina naprawdę w nas mieszka? Czy znowu, jak co roku, wpadła tu na chwilę?
opłatek połamała, barszczu się napiła, zjadła kilka pierogów. Do nieba wróciła? Przecież to wielka miłość zeszła do nas z nieba. Więc uważnie słuchajcie, to życzenia nasze płyną teraz z serc naszych prosto w serca wasze. Emanuel się narodził, był, jest i przychodzi. I niech to się nigdy nie zmieni. Bóg z nami, tutaj, na ziemi. Elegancko. Prawda?